Witam w czwartym wpisie do dziennika. Co zrobiłem na ten moment? Większość wpisów jest już gotowa. Dalej optymalizuję stronę, aby jeszcze lepiej działała na wszystkich urządzeniach, w szczególności mobilnych. Grupa na Facebooku jest coraz większa. Myślę jeszcze nad założeniem Instagrama jako poboczny kanał dotarcia do klienta, ale jeszcze nie jestem pewien, ponieważ i tak głównym celem jest ruch organiczny. Zarobki prezentują się następująco. Myślę, że jest coraz lepiej. Chciałbym dzisiaj poruszyć kwestię sposobu pozyskiwania wartościowych linków. Istnieje wiele tematów i opinii na forach polskich czy zagranicznych. Uważam, że ograniczenie się tylko do kupowania backlinków u dostawców nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ takie kupione linki są już z jakiejś istniejącej listy osoby sprzedającej. Nie są one dostosowane specjalnie pod twoją stronę, tylko są jakimś tam zbiorem tematów pokrewnych. Jak również osoba sprzedająca nie napisze jakościowego tekstu anchorowego, w sumie w wielu przypadkach owego tekstu nawet nie ma. Wiadomo, że sprzedający chce na nas zarobić i to najlepiej jak najłatwiej. Dlatego sądzę, że warto również samemu linkować swoje strony. Najlepiej do stron z wysokim domain i page authority. Jakie są to na przykład strony? Takimi stronami mogą być serwisy rządowe, Wikipedia czy serwisy międzynarodowych korporacji. Powyższe parametry możemy sprawdzać w narzędziu Ahrefs. Im są wyższe, tym większą moc będzie miał backlink z danej domeny. Przykładową stronę o wysokim domain authority jest ebay.com. Uzyskując link wychodzący z tej domeny, nasza strona otrzyma jakościowego backlinka. To wszystko, co chciałem poruszyć w tym wpisie. Życzę Ci udanego dnia. Cześć!